Pawłowski z efektownym golem, Widzew wiceliderem. Mark Gual zaprasza do tańca. A Filip Bednarek wprost przeciwnie. Krzysztof Marczyk to są top momenty 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Widzew to rewelacja tego sezonu, a piłkarzom Janusza Niedźwiedzia wychodzi po prostu wszystko. Tak jak Pawłowskiemu wyszedł ten efektowny strzał z dystansu. Gol na 1-0, gol na wagę 3 punktów i gol dający Widzewowi pozycję wicelidera. W ostatnich 6 meczach Beniaminek z Łodzi wygrał aż 5 spotkań. Czy Widzew stać, by powtórzyć sukces Górnika Zabrze sprzed kilku lat i w pierwszym sezonie po awansie zagrać o europejskie puchary? Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. A my przenosimy się do Wrocławia, gdzie gapiostwo zawodników Śląska wykorzystuje Mark Gual. Hiszpan przejmuje piłkę, a potem rozpoczyna swój taniec. Świetny zwód, uderzenie, bramkarz nawet się nie ruszył i Jagiellonia objęła prowadzenie. Kapitalna akcja Guala i ogólnie świetny mecz, bo kibice zobaczyli jeszcze 3 gole, a ostateczny wynik to 2-2. Karol Niemczycki i Filip Bednarek już przed meczem sprawiali wrażenie, że nie zamierzają wyciągać w tym meczu piłki z siatki. Bramkarz Lecha został solidnie przetestowany przez Makucha, ale popisał się kapitalną paradą. Potężne uderzenie, piłka leciała pod poprzeczkę i fantastycznie wybronił to Bednarek, który już po raz 7 w tym sezonie zachował czyste konto. Tempa nie zwalnia za to Raków Częstochowa, to 63. minuta i Iwi Lopez pewnie z rzutu karnego. Marcel Zapytowski wyczuł Hiszpana, ale strzał był zbyt precyzyjny. Zresztą Iwi bardzo dobrze uderza z 11 metra, w Ekstraklasie wykorzystał 11 rzutów karnych, a tylko dwóm bramkarzom udało się go zatrzymać, to Krzysztof Kamiński z Wisły Płock i Tomasz Loska z Brookbet Termaliki Nieciecza. Wracając do meczu z Koroną, Raków wygrał 1-0 i zanotował 4. zwycięstwo z rzędu. W meczu Legii z Pogonią inny Hiszpan, Carlito, z karnego nie wykorzystał, ale nie to było naszą akcją meczu. Wam prezentujemy kolejną już bramkę Filipa Mladenowicza. Serb ma już na koncie 4 gole i 3 asysty, a w swoim najlepszym sezonie, gdy został wybrany najlepszym piłkarzem ligi, zdobył 7 bramek i miał 5 asyst. Więc Mladen jest już bliski tego rekordu. Jego gol w meczu z Pogonią nie dał jednak 3 punktów, bo wyrównał Bartkowski. Na 3 punkty liczyła też Stal, zwłaszcza że prowadziła po trafieniu Piotra Wlazło. Wisła Płock walczyła jednak o wyrównanie do samego końca i w doliczonym czasie nawciarze dopięli swego. Bohaterem gości został rezerwowy Damian Warchoł, który świetnie uderzył głową po dośrodkowaniu Łukasza Sekulskiego. To pierwsze trafienie Warchoła w tym sezonie, może teraz trener Paweł Stanio da mu więcej szans na grę. Górnik w meczu z Wartą miał doskonałą okazję z kontrataku. Zabrzanie wychodzili trójką zawodników na osamotnionego bramkarza i Kanji Okunuki mógł w tej sytuacji zrobić wszystko, a zrobił to. Nie podał, nie trafił w światło bramki, sam nie mógł uwierzyć, że tak zakończył się ten kontratak. Gdyby Japończyk był skuteczniejszy, być może Górnik zdobyłby 3 punkty. Piast Gliwice nie wygrał od 6 spotkań i po meczu z Radomiakiem ta statystyka nie będzie wyglądać lepiej. Luis Machado ładnie przymierzył przy słupku i dał gościom prowadzenie. Piast co prawda wyrównał, ale wynik na 2-1 ustalił Roberto Alves i sytuacja drużyny Waldemara Fornalika staje się coraz trudniejsza. Za to Radomiak wygrał drugi mecz z rzędu. Do Lubina przyjechała była drużyna Piotra Stokowca, Lechia Gdańsk i dla trenera Miedziowych nie było to miłe spotkanie. Ozdobą meczu było trafienie Jarosława Kubickiego, pomocnik biało-zielonych popisał się technicznym strzałem tuż przy słupku, a Lechia rozbiła Zagłębie aż 3-0. Dla gdańszczan to było bardzo ważne zwycięstwo, bo pozwoliło doskoczyć w tabeli na 1 punkt do Korony i Piasta. Liderem niezmiennie Raków, na podium też Widzew i Wisła Płock. Ostatnie miejsce zajmuje Miedź Legnica i to Beniaminek rozpocznie 15. kolejkę meczem z Pogonią Szczecin. W sobotę najciekawiej będzie w Białymstoku, gdzie Jaga zmierzy się z Legią. W niedzielę Hit, Lech kontra Raków, a w poniedziałek Radomiak podejmie Wartę. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.